Bejsbolista. Scorre niente bene, sangue di un campione, gioca sempre bene, non delude mai, già si sa. Il fighissimo del baseball vincerà. Il fighissimo del baseball sa lanciar la palla a forza di una molla, lungo il campo brilla per l'agilità, come fa. Il fighissimo del baseball questo lo sa. Il fighissimo del baseball. Per indossare quella maglia grande, la sua moglie che lascia la famiglia se ne va. Per diventare un campione come suo papà. Per tutti grande meraviglia quando una medaglia la sua squadra figlia in verità. Finalmente ha consenso pure di mamma. Le ragazzine che ti inseguono impazziscono per te. Il più simpatico e dinamico nel baseball non c'è. Colpisci forte, il volante è un'arte, l'avversario inerte, quando lanci tu come fai? Il fighissimo del baseball, come fai? Il fighissimo del baseball. Kibice drużyny Homersów. Zbliżamy się do końca meczu. Druga połowa dziewiątej rundy. Pałkarzem będzie teraz Itsuki. Nie mogę przepuścić tego meczu. Muszę się pośpieszyć. Za chwilę koniec meczu. Czy Itsuki odbije? Naprzód Itsuki. Uda ci się. Całe szczęście, że zdążyłem. Itsuki na pozycji pałkarza. Brawo, Itsuki! Dziękuję, przyjacielu. Nie daj się, Itsuki! Forza, Itsuki! Forza, Itsuki! Sam content! Sam content! Forza, Itsuki! Forza, Itsuki! Sam content! Sam content! Łapacz dał sygnał miotaczowi. Rzucił. Wspaniale. Out. Uderzył mnie. Niech pan mu wybaczy, on jest taki impulsywny. Strasznie mi przykro, proszę mu wybaczyć. Mój brat bardzo się emocjonuje, kiedy ogląda mecze baseballowe. Bardzo nam przykro, nigdy więcej do tego nie dopuścimy. Dobrze, dobrze. Chodźmy. Ci siamo di nuovo. Parlo con te, canta. Ehi, tu jestem, canta. Mówię do ciebie. Co ty tu robisz, Giro? O to samo chciałem ciebie zapytać. Znowu się wygłupiłeś, stary. Wiem, kiedy patrzyłem na Itsuki, to czułem się tak dziwnie. Zachowaj to dla siebie, wiesz? Co to będzie, jak mama się dowie? Dlaczego nie zorganizujemy grupy kibiców? Grupy kibiców? Certo, właśnie. Ma non capisci, giocheremo meglio. Z nimi będzie szło nam lepiej. Są nam potrzebni. Dlaczego on ma zawsze takie dziwne pomysły, które trudno zrealizować? O, to pytanie. Rozlepimy te plakaty na mieście i zbierzemy grupę kibiców. Grupę kibiców? Chyba trochę za wcześnie. Im wcześniej, tym lepiej. Poszukujemy chętnych do grupy kibicującej drużynie Hit Homers, dotąd niepokonanej, silnej i popularnej. Zgłaszajcie się 11 o 15 do składu drewna. Trochę na wyrost. Ale to prawda. Nikt nas jeszcze nie pokonał, bo nie zagraliśmy żadnego meczu. Ale zgadzam się, grając z ich dopingiem będziemy niepokonani. Też jestem za. Spróbujmy to zorganizować. A co inni? Ja jestem za. Dobrze. Pochwalcie mnie. Raz, dwa, trzy. Jesteś w gorącej wodzie kąpany. To dopiero ogłoszenie. Nie wiemy, czy ktoś się zgłosi.
Non devi essere preoccupati, Kiro. Buk pomaga tym, którzy pomagają sobie. Non è vero, Giube? Bierzemy się do roboty, prawda, Giube? Certo bene, tak, allora vogliamo andare, ragazzi. Sì, andiamo avanti. Proszę pani, sprzedaję po okazyjnej cenie. Słyszały panie, że dzisiaj Itsuki pod koniec meczu zdobył 4 punkty? Tak, myślałam. Daje pan robot zawsze, jak kondorzy wygrywają. Nie zbankrutuje pan przez te wszystkie obniżki. Nie ma strachu. Baseball jest moim życiem. On jest na pierwszym miejscu, a po nim biznes. Tylko u mnie. Co to? Poszukujemy chętnych do grupy kibicującej. Czekamy tak długo i wciąż nikogo. Chyba nikt już nie przyjdzie. Tak, na pewno nikt nie przyjdzie. Nie bądź czarnowidzem, Giube. Będzie jeszcze z czego wybierać. Chyba lepiej na to nie liczyć. Zastąpić cię? Nie, nie trzeba. Wybierzemy członków do naszej grupy kibiców. Poddamy ich surowej próbie. Nie wyglądasz groźnie. Nie sądziłem, że jesteś surowy. Może jednak jesteś zmęczony. Ktoś idzie! Myślisz, że chce się zapisać? Na pewno. Schowajcie się szybko. Czy pomyliłem dzień? A może jestem za wcześnie? Czy wiecie, chłopcy, gdzie jest siedziba Homersów? Tutaj, przy tym biurku przyjmujemy zgłoszenia. Ale tu nikogo nie ma. Dużo ludzi jest w budynku, więc wyszliśmy na zewnątrz. Proszę usiąść. Oj, bardzo mi przykro. Mi dispiace. Robimy dodatkowy nabór. Grupa kibiców musi być tak samo dobra jak my. A my jesteśmy bardzo dobrą drużyną. Kocham baseball. Od 40 lat jestem kibicem, ale nigdy w ciągu tych 40 lat nie spotkałem odpowiedniej drużyny. Homersów jeszcze nikt nie pokonał. Znakomicie. Moja grupa kibiców jest najlepsza. Kiedy następny mecz? Jutro na drugim Town Ground. O, to tam się spotkamy. Świetnie. Pozna pan naszą decyzję po meczu. Zgoda. Zgoda. Do zobaczenia jutro. Nadal boli. Nie gramy jutro żadnego meczu. Myślałem o czymś zupełnie innym. Jak mogłeś powiedzieć, że jutro gramy? Co zrobimy? Nie mamy drużyny, która chciałaby zagrać z nami. Ale to już zostało powiedziane. Musimy znaleźć jakąś drużynę. Teraz w grę wchodzi honor naszej drużyny. Musimy znaleźć do jutra jakiegoś przeciwnika. Dzięki, że chcecie mi pomóc. No i co, Ikiro? Nic z tego. Wszystkie drużyny mają wypełnione grafiki. To licha, co za ponura wiadomość.
Jestem zmęczona. Wszystkie drużyny w mieście mają zaplanowane mecze na miesiąc wcześniej. O, no! Kanta! Yokiki powiedział mi, że grasz jutro pierwszy mecz i masz grupę kibicującą. To prawda? Naprawdę, Kanta? Tak, tak, to prawda. Jutro gramy pierwszy mecz. Uczcimy to specjalną kolacją, gotuję coś ekstra. To niemożliwe. Kanta, jak się teraz czujesz? Kanta, to są skutki głupiego pomysłu. Nie martwcie się, coś wymyślę. Poczekaj, Kanta. Zostaw go samego. Nie mogę. To był dobry mecz. Mam nadzieję, że będziemy takie rozgrywać codziennie. Jutro o 10 grają dumpsi i driversi, tylko czy driversi wystąpią? Może zagrają z amatorami? Możemy zagrać w zastępstwie za jakąś drużynę. Skoro dumpersi nie mają przeciwnika, to może wezmą nas. Z kim oni chcą zagrać ten mecz? Czy dobrze słyszałem, że potrzebna jest dobra drużyna baseballowa? Nie jestem organizatorem, ale zapytaj drużynę. Są niedaleko w garażu. Cudownie. Przepraszam, chłopaki, ale to dla mnie bardzo ważne. Co to za czubek? No to do jutra. Przepraszam, powiedziano mi, że jutro gracie mecz. Tak, ale kilku zawodników zachorowało. Dlatego wolimy się wycofać. Do licha, szkoda, że nie zagramy. Ja też żałuję. Ciekawe, jaka drużyna nas zastąpi. No cóż, współczuję wam. Cześć. Tato, pomóż mi. Taka okazja może się nie powtórzyć. Nie możemy jej przegapić. Pokonamy wszystkich! Hurra! Hurra, 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 Perniamers! Hurra! Siamo invincibili e batteremo tutti, tutti! Tutti! Pokonamy wszystkich! Może byś przestał, dziadku, strasznie hałasujesz. Dopingowałem przez 40 lat. Nie mogę przegapić takiej okazji. Jesteś szefem i jedynym członkiem grupy. Nie jestem sam. Nasz klub jest bardzo silny. Spójrz. To oni. Przygotować się do klaskania. Siete pronti ad applaudire? Sì! Sono veramente... Zaskoczyłeś mnie. To wasz pierwszy mecz, ale nie denerwujcie się. Nie próbujcie wygrać, potraktujcie go jak trening. Damy z siebie wszystko, mamo. Powiedz nam coś o przeciwniku. To silna drużyna. Brawo, Amersi! Słyszycie? Przyszli nasi kibice. Amersi zwyciężą! Vittoria per gli Amers! Vittoria! Vittoria per gli invincibili Amers! Vittoria! Ma
scusi, è questo il club c'è, di tifosi di cui parlavo? Ed è questa la famosa a squadra testa di mezzo brugena? Di cui ti vantavi? Oh no! Ma... O sukałeś mnie. Nie oszukałem. Zobacz najpierw jak gramy. No zobacz najpierw jak dopingujemy. Eccoli. Przyjechali. Canta, o dorośli. Nie miałem wyboru. Non avevo altra scelta, c'erano solo loro. To dzieciaki, spodziewałem się prawdziwej drużyny. Allora torniamo. Wracamy, chłopaki. Zaczekajcie, nie wiadomo kto wygra. My wiemy, nie możecie wygrać. To się jeszcze okaże. Jesteście odważni, chłopcze. Mamy czas, możemy ich potrenować. Jeśli chcesz, to możemy zagrać. Spięty wam pójdzie ten trening. Zaczyna się mecz. Homer się nie w formie, ale próbują sprostać sytuacji. Rzucam, dzieciaki. Strój! A voi? Jeszcze jeden. Strike! Strike! Strike out, cambio! Eccomi. Jestem gotów. Nigdy nie widziałem tak słabej drużyny. Idziemy do domu. Zdaje się, że kibice też nam nie pomogli. Daj spokój. Mógłbyś siedzieć cicho. Dlaczego nie przerwiemy? Zaczyna padać. Zaczekajcie. Chcecie przegrać mecz? Do samego końca nie wiadomo przecież kto wygra. Nie, chłopcze, dość tego. Chcę zdobyć punkt. Zaczekaj, chłopcze. Zaczekaj chwilę. Może spróbujesz. Bardzo dziękuję. Wstyd, że drużyna, której kibicuję, gra tak słabo. To powinno ci dodać ducha. Jasne.
era molto buono, to grazie. Było pyszne. Dziękuję. Brawo, 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 non voglio. Nie udało się. Vieni ragazzo. Chodź chłopcze. Grazie signore, grazie. Dziękuję. Apprezzo molto le tue capacità. Podoba mi się twoja odwaga. Zorganizujemy grupę kibiców godną twojej odwagi. Il tuo coraggio, sai ragazzo. Davvero? Naprawdę? Sono così felice, tak się signore. Cieszę. Grazie, grazie. Bene, d'ora in poi. Nazywaj mnie Okara. Okara. Io sono ja jestem Kanta. Kanta è un bel nome. Ładne tu sei anche un bravissimo. Jesteś dzielnym zawodnikiem, chłopcze. Grazie infinite. Bardzo dziękuję. Grazie, signore. Grazie. Dziękujemy za doping drużyny Homersów. Jesteśmy panu bardzo wdzięczni, panie Okara. Cieszę się, że mogę dla ciebie pracować. Kanta, mamy taki wspaniały doping. Postarajmy się stworzyć godną jego drużynę. Tak, mamo. Będziemy godni dopingu pana Okary. Jesteście gotowi? No to zaczynamy. Ura, pewniamy! Ura!